Cześć, siemanko ludzie, ja jestem Zumaciek, a to jest kolejny odcinek The Elder Scrolls V Skyrim. No i dobra. Więc, co my teraz musimy zrobić? Pamiętam z poprzedniego odcinka, że gadaliśmy z Spartan Traxem i musimy się udać, tak, zastaw łapkę na odawki. Dobra, więc lecimy od razu na szybką podróż. Zastanawiam się, gdzie jest Fendal, bo kurde, jak się tak rozglądałem, tak przed chwilą widzieliście, jak się rozglądałem, to go nie było i to mnie tak troszeczkę martwi, ale może właśnie teraz będzie, no zobaczymy. Uwaga! O, co mnie tak przycina? No i właśnie, no i kurde, nie ma Fendala i to jest troszkę dziwne, bo... Kurde, już myślałem, że Fendal. Wiecie co, ja jeszcze zrobię takie coś. Jest 10 rano, to ja sobie poczekam 24 sekundy, no, 24 godziny. Sobie poczekam i może akurat przyjdzie, no bo kurde, no żeby tak, nawet nie wiem kiedy straciłem tego Fendala, no. No bo kurde, no, cały czas walczył, ja go nie zabijałem, ale nikt inny nie ma prawa go zabić, bo po prostu, no, tak jest to oskryptowane. Dobra, 8 rano i... Szukałem cię. What the? Mam Zobaczmy list. Dostałem to w To chyba na tyle. Dobra, to akurat od Raliasa. Kurde, już myślałem, że od Fendala. Ale wiecie co? To jest naprawdę dziwne. Kurde, no nie ma Fendala. Ale wiecie co? Ja się zastanawiam, czy on... Ja poza odcinkiem, jak skończę ten odcinek, to po prostu użyję takiego kodu, który teleportuje do danej postaci i wtedy zobaczę, gdzie on jest. Jeśli mnie gdzieś przeteleportuje i nie wiadomo gdzie, to znaczy, że on po prostu nie żyje, czy po prostu... Bo niemożliwe jest to, że jest zaklinowany gdzieś, bo tak czy siak, jak jeśli jest ze mną, jeśli jest moim kompanem, to wtedy jakby się nawet zaciął, to musi się po prostu odciąć, jak na przykład się teleportuje czy coś, w sensie robię szybką podróż. Więc no jeśli go to teraz nie ma, najprawdopodobniej nie żyje, chociaż to by było strasznie dziwne, bo nawet nie wiem kiedy. No ale dobra, no dobra, więc ten odcinek będzie niestety bez Fendala. Ale mam nadzieję, że kurde, mam nadzieję, że wszystko się naprawi, bo to jest naprawdę dziwne. Dobra. Dzień dobry. No i mamy do pogadania. Masz więcej oleju w głowie niż myślał? Moi ludzie czekają w gotowości, jak obiecałem. Wielkie łańcuchy naoliwione. Czekamy na twój znak. Okej, to brzmi jak groźba. Dobra, jeszcze nie, dobrze złapamy. Złapmy tego smoka w pułapkę. Moi ludzie wiedzą, co robić, a ty zrób swoje. Los mego miasta spoczywa w twoich rękach. Okej, no to lecimy. Kurde, no, what the? A ty gdzie byłeś, kurde? Dobra, nie, może byłeś gdzieś w kiblu, może byłeś z kimś. Ważne, że jesteś, kurde, Fendal, bo już bym ci... Masz szczęście, że jesteś, bo kurde, no. Więc gdzie my mamy... Aha, no tutaj, no tak, pamiętam jak przychodził... What the fuck? Co to było? Szaleństwo w przypadku. Masz, czytaj sobie książkę, bo i tak cię kurde nie potrzebuję. Nie no, dobra, chodź Fendal, what the fuck? Ta fizyka. Dobra, czyli o, ktoś w kufrze jest? Złoto! Okej, czyli mamy tutaj iść. Dobra, czyli tutaj mamy przystań. Smocza przystań została ochrzczona tą nazwą, gdy dawny norski bohater Olaf Jednooki uwięził w pałacu swojego wroga, wielkiego smoka Numineksa. Okej. Więc. Dobra, więc widzicie tutaj... Ja pamiętam właśnie, że złapałem tutaj smoka i ogólnie przeszedłem grę na Xboxie, ale ogólnie na kompie się gra lepiej ze względu na właśnie szybsze ładowanie i ładniejszą grafikę i lepszą wydajność. W sensie, no, że ładnie chodzi. Ale po prostu sterowanie jest gorsze. No, jakoś tak lubię grać na... No, przyzwyczaiłem się do grania na padzie. Więc gdzie ja mam iść? Kurde. Mam z kimś pogadać, tak? Kto to jest? Żołnierz? Skończmy z tym. Plan zbawienia smoka tutaj, prawda? Do dzieła!
wezwij tego. A, no tak, mam wezwać smoka. Ja mam przecież tym krzykiem go wezwać. Aspekt smoka. Raz dziennie wezmij potężny aspekt. A nie, to nie to. Smokogrzmot. O właśnie, właśnie. Chociaż nie, to nie to. To nie smokogrzmot. Spowolnienie czasu, rozbrojenie. Chociaż wiecie co? Ja spróbuję smokogrzmot. Ten znak? Ten? Nie? Możesz już wezwać tego swoje. No okej. Czyli to nie był ten. Czyli to nie był niestety ten czar. Czyste niebiosa, to nie to. Furia żywiołów, to nie to. Aspekt smoka to prawdopodobnie jest to, więc pożekamy sobie teraz na ten pasek, aż się załaduje tego krzyku naszego. No i dobra, no i lecimy i zobaczymy, czy to. No nie, bo to jest na nas, to na nas coś tam ten działa, więc what the fuck? The fuck? Wyssanie witalności, o wezwań, what the, czym? Ja taki ślepy jestem, what the fucking hell? Dobra. Okej. I wezwaliśmy smoka i teraz powinien przylecieć skądś. O, jest. Pokonaj i schwytaj Odawkinga. Odawkinga. Dobra, gdzie on jest? Słyszę. O, leci. O, proszę bardzo. What? Holy shit. O, ja pierdzielę. A, no to cóż. A no tak, wiecie co? To ja sobie teraz użyję aspekt smoka. Nie, to nie był aspekt smoka, to był smokogrzmot, żeby. Żeby go trafić i zmusić go do lądowania. I to, jak mamy teraz to. O, tam widzę, że ktoś mogę sprzedać. I jak mamy teraz coś. Wow, on się zregenerował? Jak mamy teraz takie coś, to bardzo łatwo właśnie pokonać te wszystkie smoki. Chociaż dalej mam, kurde, mało defensa. Ale pokonamy go za pierwszym razem. Za pierwszym razem jak go. O, dobra, poleciał. I mamy z nim pogadać, czy coś? Bo nie pamiętam teraz, co ja mam robić. Może jakoś tutaj go przywołać, czy coś? Okej. Czyżby się zbugował? Dobra, tego nie mogę. O! No tak. Teraz mam go zwabić tutaj, pamiętam. Teraz, szybko. O, proszę, no właśnie, złapali go. Tylko nie zabijaj go, nie zabijajcie go, proszę. Pokonaj i schwytaj Odawkinga. Czy słuchaj go. O. Zubona, wiele wysiłku kosztowało cię zadanie mi takiego upokorzenia. Pinci Valduin, zapewne chcesz wiedzieć, gdzie kryje się Alduin. Zgadza się. Gdzie on się ukrywa? Vin Kvaza. Dobrze powiedziane. Alduin Boval. Przybyłem na wezwanie, ponieważ chcę osobiście sprawdzić twe tuum. Wielu z nas zaczęło kwestionować przywództwo Alduina i to, czy jego tuum jest rzeczywiście najsilniejsze. Za jego plecami oczywiście, Muni Maje, nikt nie jest jeszcze gotów otwarcie mu się sprzeciwić. Powiesz mi, gdzie szukać Alduina? Unslad Krosis, przyjmij moje głębokie przeprosiny. Odchodzę od tematu. Udał się do Sovngardu, by odzyskać siły, pożerając Sileseyor, duszę śmiertelników. Zazdrośnie strzeże tego przywileju. Jego wrota do Sovngardu znajdują się w Skuldafn, jednej ze starożytnych świątyń we wschodnich górach. Midoran Pach Ok Midowe Lavarantil. Nie muszę cię zapewne ostrzegać, że cała jego potęga zbiera się właśnie tam. Zulost Ofan Hinlan. Skoro odpowiedziałem na twoje pytanie, czy mogę odlecieć wolno?
Obiecujesz mi służyć? Nie, dopóki Alduin nie zostanie pokonany. No ja jestem tak bardziej przyjazny do takich smoków, które mi pomagają w jakiś sposób, więc dobra, zobaczymy tę pierwszą opcję. Am? Służyć ci? Nie, Nitid. Gdy i jeśli pokonasz Alduina, przemyślę to. Krosis. Jest pewien szczegół dotyczący Skaldafn, o którym nie wspomniałem. Więc powiedz mi, co wiesz. Tylko to, że choć posiadasz tłum godny dofów, to bez naszych skrzydeł twa stopa nigdy nie postanie w Skaldafn. Oczywiście mógłbym tam z tobą polecieć, ale nie jeśli jestem w ten sposób więziony. W takim razie mamy impas, mam wierzyć ci na słowo. Dobrze, uwolnię cię, jeśli obiecasz zabrać mnie do Skuldafn. Dobra, trzecia opcja jest chyba najbardziej najlepsza. Mądrze jest dostrzec, że nie ma się innego wyboru. Możesz mi ufać, Zuni Tarudis. Alduin dowiódł, że nie zasługuje na władzę. Będę teraz kroczył własną ścieżką. Uwolnij mnie, a zabiorę cię do Skaldafn. Przyznaję, wcześniej w ciebie wątpiłem, ale to już przeszłość. Udało ci się zmusić smoka do ukrycia się przed tobą. Czyn godny legendarnego Olafa Jednookiego! Cóż za chwała! Okej, okay, więc może z nim pogadamy teraz. Czy potrzebujesz ode mnie czegoś jeszcze, mój jarlu? Wasze klany się kiedyś przyjaźnią, powiedz mi. Dobra, czyli tutaj chyba nic takiego ciekawego. Jeszcze się spytam, czy czegoś potrzebuję. Na moim dworze jest miejsce dla nowego Tana. To głównie tytuł honorowy, ale wiąże się z nim kilka przywilejów, z których możesz zrobić użytek. Jednakże mogę nadać ten tytuł tylko komuś znanemu w moich włościach i posiadającemu choć jedną nieruchomość w moim mieście. Pomóż moim ludziom i kup dom od mojego zarządcy, a spocznij zatem. Tak więc, zgodnie z mym prawem jarla, nadaję ci tytuł Tana Białej Grani. Przydzielam ci osobistego Huskarla, powiadomię też strażników o twym nowym tytule. Nie chcemy przecież, żeby cię traktowali jak zwykłą łajzę. Okej, okay, no i bardzo dobrze. Więc teraz tak, oczywiście tu było zadanie takie, że niby nam się aktywowało, prawda? Ale że ja już miałem dom zakupiony wcześniej, w tym w Białej Grani, to oczywiście i już tam jakieś questy porobiłem, żeby pomóc ludziom z tego miasta, więc oczywiście aktywowano, znaczy wszystko było już zaliczane automatycznie i nie dobrze mi się... Udało się. O, z nim mam gadać, wow, what the fuck, aha, no tak. Otwórz zapadnie. Na pewno chcesz wypuścić tego smoka po tym, jak z takim trudem go schwytaliśmy? Tak, to pewne. Twój pogrzeb, twoja sprawa. Ktoś inny musi ci pomóc sprowadzić go z powrotem. Przygotować się do otwarcia pułapki. Dobra, czy mam pogadać jeszcze z tym z drugiej strony? Z tą raczej. Kontynuujcie, żołnierzu. To część planu smoczego dziecięcia. Okej. Okay. No, więc otwierać. Na wszystkich bogów. A znów, Zinidain Rus. Uspokój się. Nie atakuj go. No. Oda King. O, Oda Viking. Oda coś tam. Więc, teraz mnie zabierzesz, tak? Dobra, ja tu jeszcze troszkę posprzątam. Ej. Kurde, ciężkie to. Ha, dobra. Saraów, zgodnie z obietnicą czekam na twój rozkaz. Czy chcesz już zobaczyć świat z perspektywy dowów? Zaczekaj, muszę się jeszcze przygotować. Wiecie co, ja się tak właśnie zastanawiam, bo chociaż w sumie z drugiej strony nie, no dobra, lecimy do Skuldafn.
Ostrzegam, że ty zasmakujesz lotu wśród chmur Kajzaal. Jeszcze bardziej pozazdrościsz dowód. No, może i będę zazdrościć. Zobaczymy, a Fendal z nami nie leci, niestety. Nikt zostanie tutaj i po prostu, ha, i po prostu się dalej, kurde, znika. Okej, okay, nie, gra się nie teraz nie zbugowała, to po prostu pamiętam, że w mojej, znaczy w wersji na konsoli też tak było, że kamera się zatrzymała, ale smok po prostu poleciał. No i dobra, i to jest właśnie to. I to tylko tyle. No i już jesteśmy, tam widzę... Bo widzieliście na tym, na jego nosie taką teksturę krzywo wklejoną? Fajnie. Dobra, oj, widzę, że już nas tutaj widzą. W każdym razie są tu chyba, nie wiem kto to jest dokładnie. To są tylko Draugry, no tak, musiałem go zaatakować, żeby sobie przypomnieć, jak on się nazywa w ogóle. Draugry, dobra. Ale oni są dosyć słabi, ale pamiętam, że przed walką... O właśnie, właśnie o to mi chodzi, że przed walką z samym Alduinem będzie chyba walka jeszcze z dwoma smokami i what the fuck? Kurde, człowieku, gdzie ty jesteś? Tu jest, leci. O, i muzyka, fajna, o, smok, widzicie, zwykły smok, ale jednak to jest jeszcze walka. Jednak walka z innym smokiem niż Alduin, ale to wiadomo, no kurde, to by było troszkę za głupie takie, żeby od razu idziemy tutaj, pokonamy Draugrów i idziemy do Alduina. I to mi się bardziej podoba. Dobra, smocza kość, wiesz co, to chyba już nie jest mi potrzebne, bo już wszystko mam. Złoto mi się przyda, tak jakby... kiedyś, czy to boli, gdy ktoś w ten sposób wydziera ci duszę? Holy shit! Tego nie było. No tak, bo to jest Mirak. Ciekaw jestem, czy on tylko tutaj to mówi, czy... Wow. Dziękuję za pomoc. Wkrótce znów się spotkamy. No kurde. No spadaj. No widzicie, zabrał mi duszę. A ile ja mam tych dusz w ogóle? Troszkę tych dusz mam. Mam 9 smoczych dusz, więc to akurat nie jest żaden taki problem, że mi zabrał te dusze czy coś. Ale sam fakt, że on się tutaj pojawił, ale to tylko pewnie dlatego, że to był smok. Jakby to był jakiś oskryptowany smok stąd, z jakimś questem, to wtedy chyba by nie był. No dobra, w każdym razie tam jeszcze czeka na nas... Wow! Aha, to tylko Draugr. W każdym razie tam na nas czeka jeszcze drugi smok i to nie Alduin. Dobra, Mściciel, tego Mściciela sobie pokonamy szybciutko. Proszę bardzo. Dobra. Fendala oczywiście nie ma, tak jak wspomniałem. Ale to nie jest żaden problem. Czemu tak powoli idziemy? Albo mi się wydaje? No dobra. Dobra, z nimi akurat sobie poradzimy szybko. Holy shit, musimy zabić szybko tego gościa. Bo on mi tutaj wyczarował tego, kurde, głupiego. O, pięknie, proszę bardzo, no i to mi się podoba. Okej, okay, dobra, tych już nie będę przeszukiwał, nie ma co. Czemu ja tak powoli idę, no? To jest dziwne trochę. Dobra, ale tu będzie drugi smok. Pamiętam, że w tym miejscu, o właśnie. Kurde, nie trafiłem go. Shit. O, tam jeszcze gość, kurde, z tym. Z Fusroda. O, a ten od razu ląduje. No to w sumie to jest nawet lepsze, że ląduje od razu, więc od razu mogę go zaatakować. Właśnie, to jest lodowy smok. A tamten był z ogniem. I co, i znowu będzie Mirak tutaj? Znowu mi Mirak ukradnie duszę? Co nie jest w ogóle problemem dla mnie, bo i tak go pokonam na pewno. Aha, znowu się kamera zmieniła, Wow! Nie? A jednak tym razem my zabieramy duszę. No dobra, w sumie ja myślałem, że Mirak będzie zabierał każdą naszą duszę, którą będziemy zabierać z tego. Chłonieco smoczą duszę. Aha, już myślałem, że to jakiś quest. Dobra, za chwilkę pokonamy sobie tego Draugra, tylko chcę zobaczyć, czy coś tutaj ciekawego jest, bo to jest jakaś świątynia. Południowa wieża Skuldafn. Wiecie co? Ja wiem, że Alduin jest tam, ale ciekaw jestem, co jest tutaj, naprawdę. No, jeśli to jest jakieś takie poboczne tylko wejście, gdzie można na chwilę tylko wejść, no to w sumie fajnie by było. Znaleźć coś tutaj takiego ciekawego. Dobra, nikt nas nie śledzi, ale tu będą Draugry.
No ale to takie słabe draw gry. Na 2-3 hity, coś takiego. Dobra, ten na troszkę więcej, ale to akurat nie jest żaden problem. Tu nic. Urna twoja mać. Złoto. Dobra, troszkę tych drogrów tutaj jest. Mściciel. No, ten mściciel tylko ma troszkę więcej tego HP. Oczywiście nie wyciągnął miecza, bo po co? Dobra, niespokojny drogur jest oczywiście słabszy. Pan śmierci. Pan śmierci ma chyba najwięcej HP, ale nie jest silniejszy. W każdym razie nie zauważyłem, że jest silniejszy. Znaczy, no, po prostu nie zwróciłem tego na to uwagi, ale spadł. Okej, więc idziemy na górę i może tutaj coś znajdziemy ciekawego w końcu. O, a jednak jakaś skrzynka jest, chociaż to może być pułapka, wiecie co. Dobra, ja stanę obok. A, nic ciekawego. Nic ciekawego. Otwarte są te. Dobra, na razie nic, spoko. Tu są... Skuldafn, what? Czyli to wszystko? Okej. Ale dobra, ja się cofnę. I zobaczę, czy z drugiej strony coś ciekawego będzie, bo jednak... Jednak, no kurde, no... To nie może być jedyna skrzynka w tym miejscu, no to było troszkę bez sensu. A jednak, kurde, naprawdę. A nie, coś tu... A, jednak coś tu jest? Nie, no Skuldafn, no what the... Kurde, no ale bez sensu. Dobra, no to spadamy. Schodzę oczywiście tutaj, żeby mi się od razu zaktualizowała ta strzałka tutaj, bo jak oczywiście wyjdę na górę, to będzie mnie cofało i właśnie oczywiście musimy stąd uciec. Dobra, więc już jesteśmy na zewnątrz, tam na nas czeka Alduin. Ciekaw jestem, czy jeszcze jakiś smok będzie, czy to były wszystkie. Nie pamiętam dokładnie. No, za chwilkę się zresztą przekonamy. Tam jeszcze jest jakaś wieża. Ale nie chce mi się tam chodzić. Wiecie co? Tak nie za bardzo. Chociaż w sumie... No zobaczymy. Zobaczymy. Tutaj musimy iść na górę oczywiście. I złoto i rękawice. Co to jest? Otwieranie zamków. W sumie nie. To nie jest mi potrzebne. Czyli chyba nie tutaj mamy się dostać. Ło! Fus? Gdzie fus? Gdzie? Gdzie oni są? Oni są gdzieś... O, proszę. Dzień dobry, mściciel. Chciałeś zrobić jumpscare, ale ci się nie udało, więc do widzenia. Dobra, więc tutaj mamy to przejście. No okej, dobra, więc tu jeszcze tutaj jakiś gościu jest, się zawieruszyło, tam jest. Pan śmierci. A! Kurde. Dużo tych drogrów tutaj jest. Ale akurat da się z nimi jakoś walczyć. No kurde, tylko... Kurde, to skakanie, kurde, właśnie w tej grze jest tak tragiczne. Jest tak niedopracowane, tak samo jak w Oblivionie, też takie skakanie do dupy jest. Ale czasami się da wskoczyć tam, gdzie trzeba. Tam, gdzie się chce wskoczyć. Dobra, jeden pokonany. Sami panowie śmierci. O, teraz mi troszkę HP zabierają, ale to nawet dobrze, bo będą mi... Bo właśnie, ciężki pancerz będzie mi skakać, będzie mi wzrastać. A, mściciel chyba jest... Ła, jeszcze ktoś? Aha, jeszcze jeden gościu. Dobra. Wszyscy tu fus roda używają, a w ogóle mnie nie spychają. Kolejny mściciel. O, fuck, no już trzeba się troszkę pożywienia. Aha, wszystko wcześniej zżarłem. Wyniszczenie zdrowia. No właśnie, tego nie chcę. Mam mikstur. Mam strasznie dużo mikstur. No mam nadzieję, że mam strasznie dużo mikstur. Uzdrowienie, no właśnie, uzdrowienie. Dobra. No i spoko. No i teraz będzie wszystko okej. W sumie mogę się napić tego... tych win, żeby mi chociaż stamina wzrosła. Okej, jeszcze tutaj jest gościu, tak. Dobra. Okej. Dobra, padłeś, powstań. Powerade, no i teraz co? Jak tutaj się przejdziemy, to będzie takie coś. No to idziemy do środka, zobaczymy, co tutaj jest. Święto... What? Kto we mnie strzela? A tam jest gościu. Ale nie chce mi się już go atakować. Świątynia Skuldafn, no to lecimy. Okej. Dobra, czyli mamy tutaj świątynię, która wygląda oczywiście tak samo jak inne świątynie. To nic takiego ciekawego. Oho, tam widzę.
Tam widzę gościa, będziemy oczywiście z nim walczyć za chwilkę. Kufer, 22 zł, nic takiego specjalnego. Kim jesteś? Mściciel. Już chciałeś Fusroda użyć, co? Cwaniaczku jeden. Okej, kurde, dużo ich tutaj jest. Ale oni oczywiście są dostosowani do mojego poziomu, bo jakbym miał niższy poziom, to to byłyby zwykłe drogry. Albo po prostu drogr, który ma tytuł niespokojny. Ale jako, że mam taki troszkę wyższy poziom, no to oczywiście, no, tak jak mówię, że wszyscy są dopasowani do levelu. To mi się podoba, to mi się podoba właśnie w tej grze, że wrogowie są randomowi, znaczy są z tej profesji, na przykład to jest drogur, to tu zawsze będzie drogur, tylko po prostu dopasowany do levela. Dobra, kolejny ciężki pancerz, bardzo mi się to podoba. Ha, drogur, no czasami się zdarzają takie same drogry, ale sami widzicie, że strasznie dużo jest tu na przykład mścicieli albo właśnie tych panów śmierci. Tu akurat sam drogur jest i tutaj tak samo, niespokojny drogur. No tu są troszkę słabsi oczywiście. Dobra, więc tak, co ja mam teraz zrobić, bo tak nie za bardzo, znaczy wiem, że musimy to jakoś poprzekręcać, więc tak. Domyślam się, że to musi po prostu się patrzeć na to, czyli tu będzie delfin, znaczy no, nie wiem, czy to jest delfin, czy to jest, kurde... Dobra, zobaczymy. I tutaj, gdzie powinno być to coś? Znaczy, powinien być jeszcze jeden po prostu znak, jeszcze jeden symbol, tylko coś go, kurde, nie widzę. Tutaj nie, tutaj też nie. I tutaj też tego nie widzę, no to mamy chyba trzy szanse. A, what? O kurde, jeszcze tutaj coś mamy. Holy motherfucking shit. Dobra. Okej. A, już rozumiem, dobra, czyli żeby tutaj był... Jak to będzie z orzeł, jastrząb, to się otworzy, tak. A jakbym na przykład zrobił tak i przekręcił to? I jakby na przykład tu będzie wąż, to się otworzy? A widzicie, proszę bardzo. To było akurat łatwe. Dobra, czyli otworzyłem to tutaj po to, żeby mieć kufer oczywiście. Krasnoludzka strzała, szmaragd. Fajnie wygląda ten szmaragd, ale niestety nie przyda mi się. Ale złoto może mi się przyda, może coś tam będę, może w końcu coś kupię. Nie mam pojęcia. Dobra, lecimy dalej. Okej, oczywiście takie same korytarze. I co my tu mamy? Dobra, kolejne drogry słyszę. Dosyć małe te pomieszczenia tutaj są. Mściciel, tak? Kto mi się tam śmieje? Ty się tak śmiejesz, no to cóż. No proszę, kogo ty mi tu wyczarowałeś? Cwaniaczku. Dobra. Gdzie? Dobra, jeszcze mamy tutaj kufer. Krainę duszy to ja sobie wezmę. Odporność na ogień. Wiecie co? Odporność na ogień to ja sobie wezmę. Odporność na ogień, proszę państwa, to ja sobie wezmę jednak, bo kurde. Bo jednak walczymy z tymi smokami. Dobra, jeszcze ktoś? Jeszcze ty, niespokojny drogr. Już mógłbyś, jakbyś jesteś taki niespokojny. No i kurde, zaatakował mnie i zginął. Dobra. O, pajączki, proszę bardzo, au. Ja tu oczywiście się nie bronię, mało używam tej, na przykład tarczy, a to dlatego, że chcę, żeby mi ciężki pancerz wzrósł. Chociaż trudno, bo kurde, rzadko mi tutaj, kurde, podnosi się ten status tego całego armora. Ale nie no, jakoś sobie radzimy. Kurde, głupie pająki. Dobra. Jeszcze tu coś? A, oczywiście ukryta skrzynka, jak zwykle. A nie, to nie jest skrzynka, no kurde. A, tu jest, dobra. Uzdrowienie oczywiście fajnie, elfie buty, nic ciekawego, dobra. Oho, drogry. Gdzie są drogry? Gdzie drogry? Oho, a jednak coś. Okej, tu jest zwykły drogur. Niestety nie będzie expa. Au. Dobra, oczywiście strzałki nas nie zabiły. Jakżeby inaczej, mściciel, tak? Dobra, lecimy.
Ciekawy jestem, czy w ogóle zdążę w tym odcinku pokonać pierwszy raz Alduina, znaczy drugi raz. Bo jak wiecie, no zresztą nie będę wam mówił, bo może niektórzy nie znają głównej fabuły ze Skyrima, więc wam nie powiem. No, po prostu zobaczycie tę walkę i tak w ogóle. W sumie ja nawet sam nie pamiętam, czy teraz będziemy rzeczywiście walczyć z Alduinem, czy jednak to będzie coś innego. Nie jestem pewien, a poza tym... O, fuck, już myślałem, że spadnę. Poza tym... Teraz wiecie co, ja tutaj zmienię na delfina i zobaczę, czy to tak będzie, czy to tak ma być. Delfin, ale jeszcze tutaj coś ma być. Au. Dobra, mamy tutaj takie coś. No i... Aha, i tu jest wąż. Wąż. Mamy tu węgorza, no i lecimy. No i zobaczymy, czy dobrze. Oczywiście mam nadzieję, że nie słyszycie moich smoków, moich psów. O Jezus Maria, smoków. No, no tak, mogą być to i smoki. Czemu nie? Dobra, czyli tutaj jednak może być... Tutaj chyba jednak musi być delfin, a tu jednak musi być orzeł, czy tam jastrząb. Wszystko jedno, to i to ptactwo. Okej, dobra. Czyli myślałem, że to ma pasować do tego, a to ma pasować do tego, żeby było jakieś takie utrudnienie, ale sam sobie utrudniłem, kurde. O, ja pierdzielę. Okej. Więc za chwilkę zobaczymy, czy... No, oczywiście mamy kolejne korytarze. No i oczywiście kolejny... Oj! Ten czar akurat nie jest fajny, znaczy jest zarąbisty, ale nie jest na naszą korzyść. Chociaż z drugiej strony wzrośnie nam oczywiście armor. Dobra, tutaj ktoś był wyczarowany, ale niestety nie zdążył się nawet, kurde, przygotować na atak. Pusty kufer, bez sensu. Dobra, ktoś nam jeszcze atakuje, tam nas atakuje. Okej, no to się spokojnie do niego przejdziemy. No, raz, dwa, trzy i spadasz ty. Pięknie. Okej. Kurde, no ciekaw jestem, kiedy kurde w końcu będę na miejscu. Dobra, to chyba wszystkich już zarąbałem. No, jeszcze tutaj oczywiście będzie jakiś drogr. O, pułapka. Gdzie oni są? A, chyba na górze. Czy się tu rozejrzę? Dobra, nic tutaj nie ma. No to oczywiście będą na górze. No, mściciel. No, sami mściciele tutaj są. Sam. Albo pan śmierci, albo mściciel. Bardzo, bardzo mała ilość tych zwykłych drogrów. Dobra, tutaj widzę, że trzeba będzie pościelić. No ale fajnie. Widowisko. Niespokojny drogr. Na trzy hity. Dobra, tutaj można... Wow, kto się tam... Wow! Aż tak się rozpędził ten drogur, że się tak śmieje? O, tu jesteś! Ha! O, nawet go nie zauważyłem wcześniej. Okej. Okay. O, i przy okazji nam pokazał, że tu jest skrzynka. Kurde, wziąłem coś. Wziąłem łuk. Nie chcę łuku. Tego. Dobra, tu już wszystko. No i teraz co? I co my mamy zrobić? Co, mamy po prostu to otworzyć? Are you fucking kidding me? Czy to takie łatwe? Co to jest? Narzędzie do balsamowania. Myślałem, że jakiś nóż. Dobra. Znaczy no, nóż, ale jednak nie do ataku. Dobra. No i co? Mam nadzieję, że to już będzie to, że tu już spotkamy Alduina albo kogoś tam. Dobra, co tu jest? Okej. O, taki lód ja lubię. Ha, oczywiście, chciałoby się podpalić, co? A, proszę bardzo, refleks trzeba mieć. Oczywiście pewnie się podpaliłem, ale... Tak czy siak nie zabiło no to nas. Oho, ktoś tutaj stoi. Co to jest? Czy to będzie jakiś gorszy gościu? Pan zemsty! Ale słaby, holy shit, ale słaby gościu. What the fuck? O kurde. Nie spodziewałem się, że on będzie taki słaby. No ale okej. Diamentowy szpon, no proszę. To będzie lis... O, shit. Dobra, weźmiemy to. Czyli to będzie tak. Pamiętam, że tutaj był lis, ale potem już nie spojrzałem, nie pamiętam. Diamentowy szpon. Lis, ćma i smog. Dobra, lis, ćma i smog. No, to było szybkie. No, ile to jest ćma, ale pewnie ćma. Czyli lis w połączeniu ze smog, z ćmą, to wychodzi smog. Logiczne.
Dobra, czyli kolejne jakieś pomieszczenie niefajne, czy może jednak będzie coś tutaj ciekawszego? O, proszę bardzo, szkielet. Złoto. Kolejny szkielet i kolejne złoto. I mamy oczywiście jakiś szałt. Zobaczmy, co to jest, bo sam jestem ciekaw, bo nie pamiętam. I co my tu mamy? Słowo mocy, burza, wezwanie burzy. No i zobaczymy, co my to... co to jest, wezwanie burzy. Krzyk zmierza pod niebiosa. Trafię między chmury i budząc niszczycielskie moce błyskawic... Budząc niszczyciel... Aha, dobra. Czyli to będą pewnie jakieś błyskawice czy coś. W sumie nawet nie pamiętam. What the fuck is this? Spalane zwłoki, czyli ktoś tu jednak był. Wow. Ktoś próbował zabić Alduina? Może to jakiś poprzedni... poprzedni ten... Dragonborn? Ha! Nie wiem, dobra, zobaczymy. Oho, teraz już wychodzimy. O, obrońcy świtu wykorzystują do walki z wampirami opancerzone drole bitewne. Wiem, że to jest z dodatku, w którym właśnie zostają dodani właśnie obrońcy świtu, czyli po prostu zabijaki wampirów, no i same wampiry, więcej wampirów troszkę. Troszkę sobie tam porobiłem tych questów związanych z wampirami i ogólnie z tymi obrońcami świtu. Dobra, co? Wow, a ty co? Mścicie, a ty co to kurde robisz? O, ciężki pancerz, pięknie. Dobra, lecimy. No i oczywiście, dobra. Shit. Dobra, tu jest tylko jeden gościu, na szczęście. Dobra. I okej. Okay. No, jeszcze tam jest gościu, dobra, za chwilkę go przeszukamy. Znaczy zabijemy. A dopiero potem przeszukamy, no i... Gdzieś tam powinien być ktoś, coś. Już się tam patrzy powoli. Coś się tam świeci, ale co? Naprawdę nie pamiętam. Za chwilkę się przekonamy. Okej. Dobra. I co my tutaj takiego ciekawego mamy? Chociaż nie no, wolę mieć wyciągnięty miecz. Odszukaj pod portal... Oh shit, holy shit. Oh fuck. Zapomniałem, ja pamiętam, że on tutaj właśnie był. Składniki. Czy mamy coś, co nam przywrócenie zdrowia? Serce Dedry, strach, kurde, nie chcę strachu. Podatność na porażenie, nie. To będzie tak, to będą mikstury. Mikstury. Holy shit. Okej, okay, tego mam dużo. Dobra, no to lecimy. Od razu rzucamy się na niego, bo on ma strasznie mało życia teraz. Holy shit, strasznie słaby gościu. No nie baguj się, kurde. O, dobra. Kurde, to była najkrótsza walka z gościem, kurde. Kurde, zarąbiście. Kostur młodszy, kapłana nie... Dobra, maska... Maska mi się nie przyda, bo to jest maska dla maga. Jakbym grał magiem, to pewnie bym to wziął. Dobra, więc gdzie teraz mamy iść? Bo tutaj oczywiście Alduina nie było, jak pewnie zauważyliście. What the f... Okej... czemu... Okej... Nie wiem, czemu te smoki mnie nie atakują. Wiecie co, ja sobie zapiszę i strzelę w jednego strzałą i zobaczę, czy mnie zaatakuje. Chociaż to może być zły pomysł, bo walka z dwoma smokami i to mógłby być jakiś taki troszkę... A, jedno... Starszy smok, holy shit! O kurde, dwa smoki mnie... O, fuck. Chyba to nie był dobry pomysł, wiecie co? Ja stąd chyba ucieknę troszkę tak. Albo wiecie co? Zobaczę. Holy shit, ale dużo mi tego. Dużo mi HP zabiera. Dobra, zabijemy go chyba. Dobra. Jeden chyba musi wylądować. No musi wylądować, dobra, kurde. Gdzie on jest? No kurde, musiał wylądować akurat tam. O, shit. Dobra, teraz już trzeba uważać mikstury. Mikstury, trzeba uważać na mikstury. Dobra, tego chyba zabijemy nawet teraz. Starszy smok. Kurde, no ciekaw jestem, czy coś się stanie, jak zabijemy. No oczywiście, zabiliśmy ich, no i dobra, no znaczy ich. Jeszcze jeden tutaj się kręci, oczywiście.
No, trafiłem go, dobra. I co on ma tutaj takiego? Nic ciekawego, tylko więcej troszkę złota. Okej. Czy teraz tego trzeba pokonać, chociaż wolę... Wolę na miksturkach. Okej, smok mrozu. Tamten był starszy smok, a ten jest smokiem mrozu. Oj, widać, że jest troszkę chyba silniejszy. Wchłonięto w smoką duszę, świetnie. Dobra. No, no i go pokonamy oczywiście, świetnie. No i proszę bardzo, jeszcze animacja będzie oczywiście, no super po prostu. Pięknie. No i świetnie. No i pokonać, what the? A, już dobra. Smok mrozu. Oczywiście weźmiemy sobie duszyczkę smoka. No i okej. I teraz musimy się przejść tutaj, tak? Dobra, więc przejdziemy się tutaj i za chwileczkę skończymy ten odcinek jednak. Kurde, taką ochotę miałem na Skyrima i tak mnie teraz wciągnęło. Ja nie mogę. No naprawdę, świetna gra, no super. Dobra, więc wiecie co, ja będę teraz kończył ten odcinek. I what the fuck, czemu mnie tutaj przyprowadziło? Ja będę powolutku kończył ten odcinek i jeśli nie widzieliście na moim kanale pierwszego odcinka... Wow, a jednak musimy coś... Dobra, zrobimy to teraz. Jeśli nie widzieliście mojego odcinka z Assassin's Creed'a dwójki pierwszego, to możecie sobie właśnie zobaczyć. Aha, czyli jednak musimy coś tutaj zrobić. Dobra, weźmiemy wszystko. I mamy coś tutaj zrobić, no dobra. W sumie najprawdopodobniej i tak bym musiał zabić te smoki. Jakby na przykład coś tutaj zrobił. Ale okej, zrobiliśmy to po prostu wcześniej. Aha, czyli kostur jednak, dobra. No i coś się tutaj jednak dzieje. Czyli mamy tu wejść, tak? Sovngarde, no tak, wejście do Sovngarde'u. Okej, to jest właśnie książę, znaczy Lord Wampirów. Okej, jesteśmy w Sovngarde'ie, jesteśmy tam, gdzie... jesteśmy tam, gdzie zmarli ludzie się spotykają. Dowiedz się, jak pokonać Alduina. Więc wiecie co, ten Sovngarde zostawimy sobie na kolejny odcinek. I mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie. I na razie. Okej, szkoda, że nie widziałeś tamtego. Idź za Federico do medyka. Okej, więc musimy iść za naszym braciszkiem do medyka. Okej. Okej, co ty robisz? No, jak on to zrobił? Tak nie wiedziałem, że tak można. Można tak? Aha, wow, dopiero teraz kurde odkryłem, że można tak... Okej, dobra. Kurde, zmniejsz odległość od celu. Dobra, lecimy. Muszę się przyzwyczaić do tego sterowania. Dobra, widzę, że tu mamy już medyka. Okej. Fratelli auditori.